Teraz w życiu. Będę dzisiaj seks uprawiał pierwszy raz w życiu. Tylko nie wiem, jak to założyć. Kondom challenge? No chłopaki mają w plecaku banana. No to nie włączę sobie filmik na YouTubie i... Jaki? No. Jaki film? No nie wiem, jak założyć sobie gumkę czy coś. Są filmy na YouTubie, gdzie... No nie wiem, może są jakieś. A, czyli na YouTubie trzeba wpisać... No tak, mi się wydaje, jak że coś by może znalazło się. Ostatnio widziałem takiego Krzysztof Kononowicz, gościu wkładał na banana i dobrze z kwini wkładał. No, no to coś znajdą na pewno. To chłopaki no, się dobra, nauczą się na pewno. Dobra, to trzymajcie się dziewczyny. Pomachajcie jeszcze do kamery. Tam. Przepraszam. Ja się trochę wstydzę, a dzisiaj się z dziewczyną spotykam. Kupilibyście mi prezerwatywę, jakbym dał wam pieniądze? Co, jeszcze raz muszę no prezerwatywę, jeśli dam... Bo ja się wstydzę, wiesz, i iść do sklepu, kupić sobie prezerwatywę i... Czy po prostu wy byście mi kupili, jakbym wam dał pieniądze? Tu jest żab... Żabcy czytają prezerwatywy? Tak. No, tak, na pewno. Tak mają prezerwatywy, no. Mają? Tak. Dobra, no co? Jakieś najtańsze, nie? Dobra. O, super. Tak trochę mi głupio, ale... Okej. Po prostu się z nią spotykam już pół roku i dzisiaj mam wolny dom i po prostu chyba to jest ten moment. Mam 23 lata. Jestem studentem i na Politechnice studiuję informatykę. No tak. Udanej nocy życzę. Tylko chciałbym wam się przyznać, bo wy jesteście obce, to mogę wam powiedzieć, bo nigdy jeszcze wcześniej tego nie robiłem. Kupuję co jakiś. Tak. Boję się po prostu, jak ona zareaguje, bo ona chyba kogoś już miała. A jak założę tę gumę, to ten, to dziecka nie będzie. No nie. Się boję, żeby dziecka nie było. Bo ona mówi, że jakieś tabletki bierze. A no ja... Tym bardziej. Nie, ja wolę jeszcze, wiesz, założyć prezerwatywę. Jestem gotowy na ten, na dzidziusia. To dopiero będę miał pracę. Jak mama mi pozwoli z tatą, to dopiero mogę mieć dziecko. Bo tak to... Proszę. Wiesz co? Jeszcze reszta została. A powiedz mi, bo jestem prawiczkiem. Jak to się zakłada w ogóle? Znaczy no... Znacie, masz jakieś na pewno tutoriale. Dobra, idziemy. Tak, naprawdę, bo... Ale to na stojącego się zakłada? Dziękuję. Ja też nie. Byście mi prezerwatywy? Przepraszam, bo ja dzisiaj się spotykam z dziewczyną i mam pieniądze, a się wstydzę sobie kupić prezerwatywy, czy byście mi kupili. Okay. Takie najtańsze mogą być. Okej. Okay. Zapłacamy, nie?
wszedłeś, jak wszedł, to włączyłaś. Co, bo ty masz dziewczynę, trochę mi tak głupio mówić, z tym prawiczkiem, nie wiem, jak to się zakłada w ogóle. Powinna być chyba instrukcja w środku. Nie ma chyba. Otwiera się z pudełka. No, mówię. Później zakłada się na penisa, rozciąga folikę i gotowe. I on musi stać, tak? Tak. Ja będę zakładał. Dobra. Przepraszam, po prostu pierwszy raz dzisiaj będę robił. Co za TV, ładnie to tak nagrywać. Dzięki. Tej szafce, mi się nie czaskam. Ale o co chodzi? Ukryta kamera ogólnie. Nie chcę widzieć mojej akcji. Ale pani nie widać, bo tu kolega mi prezerwatywy kupił, jestem dzisiaj prawiczkiem, wie pani? W sumie mam 28 lat i nigdy nie grzmociłem. Okay. Dzięki. Miłego. Pani mi spaliła akcję. No mi. Nagrywa się. Będzie pani teraz... Przepraszam, bo ja się bardzo wstydzę i... Czy kupię mi pani prezerwatywę? Nie. Ja mam pieniądze. Bo ja jestem ogólnie prawiczkiem, a dzisiaj do mnie przychodzi dziewczyna i się wstydzę. A czego się pani wstydzi? Pani jest starsza. A pani jest dziewicą? A pani jest dziewicą? Bo podobno dziewice już się nie wstydzą. O, tego dziadka mamy. Dzień dobry. Mam taki problem, bo ja się strasznie wstydzę, a spotykam się z dziewczyną pół roku i dzisiaj przychodzi do mnie na noc. Kupiłby mi pan prezerwatywy? Ja dam pieniądze. Nie, nie kupiłem. No ja się wstydzę, wie pan? Gdzie? No tu może pan w Żabce kupić. Najtańsze takie jest za 6 zł. O. Obojętne jakie? Najtańsze. O, to pani mąż? Bo wie pani co? Jedna? Jedną tak, paczkę tak. Bo mi poszedł po gumki na członka, bo ja się wstydzę. Bo dzisiaj mój pierwszy raz. I się wstydziłem sobie kupić ją. A jeszcze mi powiedzieć, proszę, bo jestem prawiczkiem, jak to się używa w ogóle? Na członka trzeba założyć. Ale musi stać czy leży? Chyba stać. A czy jak w wodzie jest to i co robię? Wyjmuję tą gumę? No i się nakłada. Jak się nakłada? No tam, tak, on jest zwinięty i się ściąga gumkę. Po członku, tak. No. Dobra, dziękuję ślicznie. Dzień dobry. Bo ja się spotykam z dziewczyną, aby będziecie mnie rozumieć. Ja się strasznie wstydzę, a tu jest Żabka. Kupiłybyście mi prezerwatywę? Musisz przełamać strach. Nie, bo jestem prawiczkiem i się wstydzę. To tam jest bardziej wyrozumiała karta. A można tam przymierzyć? Proszę, mam taką nietypową sprawę, bo dzisiaj się z dziewczyną mówiłem na randkę. I trochę się wstydzę. Ale kasy to nie... Nie. Czy mi pani by kupiła prezerwatywy? Kurde, nie! Bo się wstydzę trochę. Ręcznie chyba. Nie no, dziewczyna przyjdzie. Kurwa. Tyle prezerwatyw, a jak... Chyba 20 trzyma. Miłego. Przepraszam, mam taką sprawę. Ponieważ z dziewczyną się spotykam pół roku i bardzo się wstydzę kupić sobie prezerwatywy, czy byś mi kupił, jakbym ci dał pieniądze. Dlaczego? Bo się wstydzę. Też? Te dwie kobiety po prawo. Przepraszam, proszę pani, mam